Cześć, będzie to niezwykle krótki, trywialny, głupiutki materiał o pewnym urządzeniu, które swojego czasu na moim serwerze Discord wywołało spore poruszenie i wiele kłótni o to, czy w ogóle istniało w Śródziemiu. Ponieważ każdy, kto oglądał Władcę Pierścieni Petera Jacksona, może kojarzyć taką scenę. Albo jak ktoś grał na przykład w grę Bitwa o Śródziemie, to kojarzy te jednostki. Oczywiście chodzi o kuszę, swojego czasu bardzo popularną broń, zwłaszcza na europejskim teatrze wojennym, jednak ludzie na próżno szukali informacji, czy taka broń znajdowała się w Śródziemiu i głowili się, czy takie coś w ogóle można uznać za broń właśnie występującą w Śródziemiu. Do roku 2021 nie było żadnej informacji na temat tego, czy Tolkien wspomniał cokolwiek o wykorzystaniu kuszy przez którąkolwiek armię. Wspomniał o działach, o jakby czołgach latających, okrętach, czy nawet okrętach podwodnych, ale nie było nic na temat kuszy. A zdawać by się mogło, że powinno coś być, skoro przez setki lat to narzędzie szatana, jak to określił papież Innocenty II, było niezwykle popularne w Europie. Dopiero wydanie książki Natura Śródziemia dodało jedną, jedyną malutką tycią informacji odnośnie kuszy. Nikt jednak nie nosił w Numenorze miecza, nawet w czasach wojen w Śródziemiu. Chyba że gotował się do bitwy. Tak więc przez długi czas w Numenorze nie produkowano praktycznie żadnej broni do zabijania ludzi. Jednakże topory, łuki i włócznie znane były powszechnie. Numenorejczycy kochali łucznictwo. Wyrabiali wiele rodzajów łuków. Łuki długie oraz krótsze, służące do strzelania z końskiego grzbietu. Wynaleźli też kusze, używane z początku głównie przeciw drapieżnym ptakom. Nie jest tego dużo i z faktu, że nie wlicza się to tak bezpośrednio do tak zwanego kanonu, to sporo osób pomija właśnie te kwestie. Dlatego w sumie można zadać pytanie, dlaczego Tolkien nie dodał tego wcześniej? W tym tekście na końcu widnieje, że z początku kusze były używane do polowań na drapieżne ptaki. Z początku. A później? Technologia u Tolkiena to zabawny temat, ponieważ z jednej strony mamy Rohan, który zatrzymał się około 7-8 wieku. Jest Gondor, nieco bardziej zaawansowany technologicznie, powiedzmy X wiek. Mamy hobbitów żyjących tak jakby to była jakaś epoka wiktoriańska. I siły zła, które są dziwnie mocno zaawansowane technologicznie i właśnie sporadycznie pojawia się nam Numenor ze swoimi pociskami balistycznymi. Oczywiście nie jest to kanonem i nie uważajcie nagle, że Numenor takie coś miał. Jeżeli chcecie posłuchać o tym więcej, to zapraszam do mojego materiału o Numenorze przyszłości. Wszystko to, co powiedziałem, dowodzi temu, że nie ma co zastanawiać się, z jakiego wieku Europy było uzbrojenie w Śródziemiu, ponieważ różne ludy wykorzystują różne uzbrojenie z różnego wieku. Mam wrażenie, że podobnie jak technologicznie zaawansowany Numenor został porzucony z powodu niespójności z innymi częściami Śródziemia, tak również mogło być z kuszą, ale jeszcze bardziej możliwe jest to, że Tolkien uznał kuszę za zbyt morderczą broń i dlatego nie uwzględnił jej w swoich zapiskach. Prawdę mówiąc, największy technologiczny postęp Śródziemia odbył się chyba w trzeciej erze za sprawą Sarumana, więc dodanie kusz do jego wojsk w filmach Petera Jacksona było według mnie bardzo dobrym ruchem. Saruman reprezentował przemysł, postęp i chaos. To on najprędzej zdecydowałby się na utworzenie broni tak niszczycielskiej, że kilka jej sztuk mogłoby zmienić oblicze jakiejś bitwy czy nawet całej wojny. I to w sumie mu się udało, ale o tym w kolejnym takim materiale. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną interesującą rzecz. Jest informacja, że uciekający z Numenoru Elendil i jego synowie przywieźli stalowe łuki i w pierwszej chwili to brzmi dosyć niedorzecznie, nieprawdaż? Większość ludzi, w tym ja na początku, widziałem wielkie bloki metalu, które do napięcia potrzebowałyby chyba jakichś zgniatarek hydraulicznych czy coś takiego. Jednak jeszcze przed II wojną światową, gdy łucznictwo kwitło jako jedna z dyscyplin sportowych na Olimpiadzie chociażby, obok drewnianych łuków wykonywane były również łuki stalowe, proste oraz refleksyjne.
Wykonywane były ze stali resorowej, a później ze stalowych spłaszczonych rurek ciągnionych na gorąco i odpowiednio zahartowanych. Być może to było inspiracją dla łuków stalowych, które Tolkien wkomponował w Śródziemie i skoro coś takiego istniało, to dlaczego nie miałyby istnieć łuki na patyku? Czyli właśnie w skrócie kusza. Tolkien ogólnie był niezwykle zainteresowany łucznictwem i może to faworyzowanie łuku odbiło się po prostu na takim niepomyśleniu o kuszy. Czy zatem kusza mogła istnieć w Śródziemiu? Według mnie jak najbardziej. Nie jest to coś niesamowicie zaawansowanego technologicznie, więc nie psułoby tej przewodniej myśli, że technologia, postęp równa się destrukcja. Zostaje tylko w sumie ten fakt, że kusza to broń niezwykle prosta w użyciu i śmiertelnie skuteczna. Więc właśnie to mogło zablokować Tolkiena przed wkomponowaniem tej kuszy do swojego dzieła, do Śródziemia. Albo właśnie to, że o kuszy po prostu nie pomyślał, zapomniał podczas procesu tworzenia swojej historii. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Saruman zrobił bombę, a Sauron miał gigantyczną maszynę oblężniczą, Grond, to ja w pełni zgadzam się z tym, że kusze były w Śródziemiu. A natura Śródziemia daje takie krótkie wytłumaczenie, że kusza powstała na Numenorze, początkowo jako broń do polowania, ale później, gdy Numenor zaczął angażować się w wojny w Śródziemiu, to stała się popularnym narzędziem do zaprowadzenia pokoju i spokoju. Pytanie tylko, co Numenor wtedy rozumiał przez pokój i spokój. Nawet jeżeli łucznictwo na Numenorze było uznane za piękny sport, to w wojsku taka kusza znalazłaby zastosowanie w sam raz. Z łukiem trzeba ćwiczyć regularnie, by mięśnie nie osłabły i by umieć odpowiednio celować. A kusza? Bierzemy nawet prostego robotnika z Numenoru, albo jeszcze lepiej, bierzemy skorumpowanego tubylca ze Śródziemia, uczymy go w 10 minut jak obsługiwać kuszę i tworzymy sobie w ten sposób, no powiedzmy, takie swoje wojsko najemne w Śródziemiu z jednostkami w pełni wyposażonymi w kuszę. No, brzmi to dosyć interesująco. Ale nawet jakby spojrzeć na inne wydarzenia, czy też na inne tereny Śródziemia, to na przykład Bree czy Shire skorzystałoby bardzo na takich kuszach. Hobbici to małe istoty i jeżeli mają 120 do 140 cm wzrostu, to z jakiego łuku by oni mogli strzelać? O napięciu 10 do 20 kg? Podobnie krasnoludy. Są wzmianki o tym, że tak samo jak hobbici korzystali z łuków, tak i krasnoludy z nich korzystały. I oczywiście krasnoludy miały wielką krzepę, jednak nie wydaje mi się, by przy tak małym wzroście mogli skutecznie korzystać z łuków. Chyba tylko z krótkich łuków refleksyjnych. Problem taki, że krasnoludy nigdy nie oswoiły żadnych stworzeń, więc nie mieli tak jakby formacji kawaleryjskich. Natomiast kusza to byłoby dla nich zbawienie. Zero ćwiczeń, zero problemów z wielkością, po prostu nasadzasz bełt i zwalniasz mechanizm spustowy, a problem znajdujący się przed tobą nagle znika. Dla elfów łuk jest idealny. Skoro żyjemy tak długo, że żaden z nas nigdy nie zmarł ze starości, to możemy się wspaniale wyćwiczyć w posługiwaniu się łukiem. Dlatego właśnie elfy uchodziły za najlepszych łuczników, bo mieli na to czas, a inne rasy mogłyby chwytać za kusze i być z nimi wtedy na równi, pomijając oczywiście kwestię szybkostrzelności. Mogę nawet pokusić się o stwierdzenie, że elfy zakazałyby korzystania z kuszy, podobnie jak papież, i wtedy tylko siły Morgotha i Saurona korzystałyby z tej diabelskiej konstrukcji i to chyba nawet lepiej pasuje, bo jak zaznaczyłem nieco wcześniej, Tolkien jako wielki przeciwnik industrializacji kosztem pięknej tradycji raczej oddałby taką kuszę jeden z pierwszych kroków takiej jakby mechanizacji wojny na odległość, no to raczej właśnie oddałby ją siłom zła. To oni by mieli ją na wyposażenie jako ci, którzy próbują zniszczyć to piękno i naturę. Jest też wielka możliwość, że faktycznie Numenor korzystał z takich kusz i przy ich pomocy wygrywał ogromne ilości wojenek, a wraz ze zniszczeniem Numenoru ta technologia by przepadła i nie zostałaby wznowiona w Arnorze i Gondorze, by nie przywoływać, jak mi się wydaje, takich dawnych demonów, które doprowadziły do upadku Numenoru. Kusza w naszej historii to dosyć stary wynalazek i nawet w starożytnym Rzymie coś podobnego już istniało, może na trochę większą skalę niż taka mała kusza ręczna, ale zanim ponownie pojawiło się coś na teatrze takiej średniowiecznej Europy, to trochę czasu minęło i tak samo mogło być właśnie z kuszą w Śródziemiu. Przez pewien czas istniała, a później została zapomniana. Zapomniałem jeszcze dodać, że Śródziemie to próba Tolkiena w stworzeniu mitologii dla Anglii.
Główne inspiracje dla tego procesu to oczywiście mity germańskie, celtyckie, nordyckie, a w nich nie uświadczymy czegoś takiego jak kusza. I równie dobrze z tego powodu właśnie kuszy mogło nie być w Śródziemiu. Możecie dać znać, jak wy zapatrujecie się na taki temat albo na takie tematy, bo ja przyznam szczerze, że ten pomysł powstał błyskawicznie w mojej głowie i uznałem, że skoro mam chęć do tworzenia materiałów, to przygotuję nawet tak głupiutki temat. Bo anuż się spodoba. Możecie pisać wasze przemyślenia co do kuszy w Śródziemiu, czy zgadzacie się ze mną, czy może raczej negujecie jej istnienie. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia już wkrótce w nieco bardziej wybuchowym temacie.